Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 4. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek, jak jesteś nowy na kanale. No i też nie zapomnij o napisaniu komentarza i zajrzeniu w linki w opisie. A my kontynuujemy od miejsca, w którym ostatnio zginęliśmy. Koniusiu, lepiej uciekaj. Wszystkich najebę tam. Ty, lol, psiarskie mnie zgubiło od razu. Esa. Nobody's gonna be partying up in your club anymore. Playboy ain't gonna be happy. What do you mean? He still did business with the gangsters that took over. Screw that. They fucked me, they fucked. Right? Playboy gonna feel that shit. Sure thing, man. No dobra, nie mam praktycznie ammo do Akacza. Trzeba kilka rzeczy ogarnąć. Po pierwsze, na pewno trzeba podjechać po jakieś żarcie. Jesteśmy tu. Tu mamy chatę. Można się też zregenerować w chacie w sumie. Przez przekimanie, więc podjedźmy na chatę. Jeśli przekimamy, to będziemy mieli hapsa. Chyba. Bo w sumie nie wiem, czy to tak działało. Nie pamiętam już. Za rzadko tego używałem, kimania, żeby sprawdzać, czy mi się HP odnawia. Ale chyba tak, bo jak grę wczytywałem zawsze jak po zapisaniu. Kate. Boże, zachowujesz się zupełnie jak Peki. Nigdy nie przychodzisz na umówione spotkanie. Przepraszam, no. Kate, hey, it's me, Nico. So, listen, you want to hang out at all? No, another time. Okay, speak to you soon. Okay. Trochę mnie olała, no ale jej się w sumie nie dziwię. W sumie jej się trochę nie dziwię. Dobra, jedźmy na chatę, kimnijmy się. I będziemy dalej ogarniać. Po kolei questy, no i amunicję musimy też ogarnąć, bo mi troszeczkę mało zostało. Dobra, cyk. Kurwa, nie mogę w drzwi trafić, ja pierdolę. Napięter... Kto tym razem? This is Ray Pacino, the man keeping your Irish friends in liquor. I thought I was doing that. I hear you need work. I want to throw you a bone, Nicky. Come over to Drusilla's in Little Italy. We'll have a little sit down. Poko. Ogarniemy to. Najpierw kimanie. Sklep z bronią. Kupić amunicję. I kamizelkę w sumie też. Może się przydać. Szóste miejsce sobie zrobimy. Zapisik. Nawet życie mi nie zregenerowała hapsa, nie? A, zregenerował. No to git. Dobra, to teraz musimy skoczyć do... sklepu z amunicją i bronią. Najbliższy jest... tutaj, APM jest tutaj. A tu mam RB. Dobra, to sobie podjadę tu. Bo tam mam dwa questy. Felix, we need you now.
chopper is prepped and waiting off Brummer Road in Northwood. Your sometime accomplice Jacob is there. He's riding shotgun in it. Jacob? The Rasta? Don't ask unnecessary questions. I want you to take out this guy's chopper. He was last spotted in Varsity Heights. No civilian casualties. No dobra. To olewamy na razie. Ktoś tu widzę pojechał tak jak ja. Pod prąd. Nie bierzcie ze mnie przykładu, ludzie, w gierce zwłaszcza. Dobra. Widzicie tą zbugowaną teksturę? Samochody były pod ziemią jakby, nie? Pod asfaltem. Bo się zbugowało. Dobra. Tylko nie każcie mi latać tą helką, proszę. Wystarczy, że raz latałem. Nie każcie mi też strzelać, bo nie mam amunicji w kołach. O kurwa. Yes, here's my Nico. Hey, Jacob. Już się cieszę. Dobra. W ogóle takiej helki nie widziałem przez chwilę, nie? Masakra. Dobra, bylebyśmy się nie rozbili, nie?
Dobra, trafił. Git. Wysadź Jacoba na lądowisku przy... A to nie może się sam wysadzić? Ma herpega przecież. Ha! Mistrzynia lądowania normalnie. Wysiądźmy z tego helikoptera. O kurwa, rotor. Prawie zabiłem. We shut down that chopper for you. You think I don't know that? You think I've been sitting around scratching my balls with my head up my ass? I'd be impressed if you had been. I appreciate your assistance, Pelik. You did a good thing today. Now it's my turn. I will try to find the man you're after. I will call when I have something. No i git. Dobra, autko mi dajcie. One of them. Please. Good prices, good prices. Thanks a lot. Kurna, hot doga sobie opierdzieli, też bym zjadł. Psiarskie tu stoją. Helipa kraść auto przy psiarskich. Bosko jest gniewiazdo, umiesz jednak ty pilotować takie rzeczy. Kiedyś razem my powinniśmy na Jamajkę polecieć raz masz? Na razie. Co kurwa? Dobra, mapa. It's me, Nico. You wanna get together at some point? I'm free now. Come pick me up. See you shortly. No i dobra, to czego nie zrobiliśmy ostatnio, zrobimy sobie teraz. Nie mogę tu podjechać? No mogę tędy pojechać, no i git. Pewnie będzie bliżej niż tamtędy. Szybkie autko. W dupie mam twoje auto, gościu. No bo i nie będzie szybciej. Playboy X się wkurzył. No a co mnie to obchodzi? Most dzielnicy Algonquin. Dobra, lecimy na randeczkę. Pójdziemy... W sumie dobre pytanie, czy to będzie teraz znowu zależało od nas, czy od niej. Może teraz.
Wszystko się okaże, jak dojedziemy. No weź tak spróbuj wjechać tam na górę. Na takiej pełnej. Na takim pełnym gazie. Nie ma opcji. A zjechać bez problemu, kurde, w lewo się zjechało. Okej. Jesteśmy prawie na miejscu. O, źle skręciłem. No i dobra, jesteśmy. No dobra, zabierz ją w miejsce, które jej się spodoba. Tu w sumie nie byłem jeszcze ani razu. Tu nie byłem, więc sobie podjedziemy teraz. Sorry, byku. Ten co się tą limuzyną, kurde, tak zatrzymał. Ile tu tych, kurde, limuzyn jeździ? Nie wiem, ja to już z takiej samej jazdy bym był zadowolony. No bo jest, nie wypadłaś przez szybę przecież, nie? Czemu oni stoją i pod prąd, jeden i drugi? What the fuck? To ta jedna ulica w Ameryce, która jest pod prąd zrobiona? Dobra. Kurde, jak to daleko, a jeszcze będę musiał potem wrócić w sumie. Ty, no nie pomyślałem o tym, mogłem na burgera zabrać, by było kurwa taniej, łatwiej i szybciej. Fuck. Jeszcze jak się okaże, że wysiądziemy i tam w środku nic się nie dzieje, po tym jak tam się wchodzi, nie ma żadnego pokazu ani nic, tylko się wchodzi i wychodzi, to jebne, nie? No i co możemy tu zrobić? Co tu można zrobić, halo? Whatever you say. No, come on, czemu tu nic nie można zrobić? Ona za mną tak będzie łaziła i się nic nie stanie, nie? Tędy pewnie nie wyjdę. Aha. Wszedłem od śmietnika. Ej, dobra, ale co tu mogę zrobić? Nie mogę z nim zagadać. Stolik jakiś? Nie no, come on, naprawdę przyjechałem tutaj i się nic nie stanie, bo kurna...
Ty no, kpisz sobie grozemne? Kurwa, naprawdę? Można było jednak iść na burgera, kurde. Nie no, hit. Po chuj to jest zrobione. Kurwa, zabiorę ją do restauracji chociaż. Niech ma. Tylko, że jak w restauracji jest to samo. Że nie można być w interakcji z niczym. O, tu jest w ogóle znacznik, no to git. Wiem, dlaczego ten nie można tam było wejść, bo ona tego nie lubiła. Ty. Seems like I've gotten pretty close to everyone else in your family. You poor bastard, you have. I don't normally socialize with people that know my family. I try to keep those two sides of my life separate. I guess it's nice to be honest for a change. Rather than keeping my secrets about my family from you, you're probably keeping secrets about my family from me. No comment. You don't normally take the guys you date back to meet the family? Date? This isn't a date, Nico. We're just getting to know each other. We might be friends and that's all. I couldn't date you. Ooh. Someone like my brother, I couldn't do that to myself. All right then, this isn't a date. We're just two people hanging out. That's it. But it's nice. I'm enjoying myself. Me too. Friends on kurwa. Ale nie mogliśmy pójść na tamtą rzecz, bo było to jakby nie było jej ulubioną, dlatego. Cyk. I enjoy talking with you. I'm not asking you in. We're friends, nothing more. Cool. Good night, Kate. Ale to przyjaciele nie mogą tego robić? Jak to? Dobra. Niech wysiada ten padzida. Okej, tu mamy questa, ale... Zobaczmy sobie mapkę. Zostało nam 3 questy na mapie, więc zostawimy to na razie. Mamy 27 minut odcinka, więc nie będę zaczynał kolejnej misji. Pojadę sobie po prostu do kryjówki, sobie tam zapiszę gierkę. I jutro w następnym odcinku zaczniemy sobie już robić kolejnego questa jakiegoś z tych trzech, chyba że ktoś jeszcze do nas po drodze gdzieś zadzwoni. Ale na teraz to tyle. Okej, okay. Jeszcze nie tyle. Nico, man, I was out today and I saw this bitch coming out of Nail Place. She looked just like my old girl Cherise. The one you said you killed with Javon outside the arcade. You sure that was her? Dwayne, it was her. She screwed you over while you were inside. She's dead now. Shit, man. I could have sworn it was her. Sorry, man. She's gone. Maybe things could have been different in another life. Word. Dobra. Tak jak mówiłem, kończymy ten odcinek. Na dzisiaj to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Nie zapomnij oczywiście zostawić kciuka. Jak jesteś nowy, to też nie zapomnij oczywiście napisać komentarza. Zostawić suba na kanale z dzwoneczkiem. No i każdy może też napisać komentarz. Życzę ci oczywiście, mój drogi widzu, miłego popołudnia. Wbiję jeszcze do linku w opisie mój Facebook, tam znajdziesz mój Instagram, mój Discord, mojego TeamSpeaka, mojego TikToka chciałem powiedzieć oczywiście, i moje dwa kanały na YouTubie i oczywiście Twitcha, na którym są streamy codziennie, praktycznie oprócz śród. A na teraz to tyle, trzymaj się, miłego popołudnia ci życzę i cześć. Jeszcze posłuchajmy tej rozmowy. He owed them money? He never told me anything. I heard they took him to a warehouse off Mompok and Bohan Industrial. I'll check it out. Nie powiedziałbym, że zaraz to sprawdzisz, bo idziesz w kima. Trzymajcie się, na razie. Cześć.